I witam w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. To co tutaj widać, postaram się wytłumaczyć za chwilę, ale ten odcinek właśnie przez to będzie taki troszeczkę luźniejszy, i dopiero w kolejnym odcinku będziemy kontynuować rozpoczęte prace nad stanowiskiem do badania, tudzież takiego sprawdzenia, jak się ma ten, te, te grawitacje i swobodny spadek no ale zatrzymajmy się na chwilę na tym co się tu stało jak ze 2-3 odcinki temu e, wspominałem coś na temat tego, że wprawne oko pewnie coś zauważy tak teraz już widać o co konkretnie chodziło no chodziło o to, że właśnie przygotowywałem do uruchomienia system Windows, także musiałem się tu przeprosić z, z Windowsem i, i tak też oczywiście nie zrezygnowałem z systemu Linux który, który nadal ma się dobrze ale obok Obok systemu Linux został postawiony właśnie Windows, który posłuży nam do tego, aby rozwijać jakby pierwszy człon tego kanału, czyli część inżynier inżynierską, tudzież właśnie mechaniczną i wszystko co jest z tym związane. No i tak jak wspominałem, była mowa o tym, że oprócz tego, że będziemy się programować różne rzeczy i pisać programy, będziemy również projektować i poznawać inne obszary wiedzy, nauki właśnie z dziedziny mechaniki i wszystkim tym, co jest z tym związane. No, i teraz, jak można tutaj już zauważyć, pewnie chodzi o to, że będę coś mówił na temat programu SOLIDWORKS, który właśnie jest takim jednym z programów z rodziny programów CAD. Czyli, jak sobie rozwiniemy ten skrót CAD, otrzymamy taki, takie sformułowanie Computed IDE Design, czyli po prostu projektowanie wspierane komputerowo, i są to takich, takich programów, oczywiście, na rynku jest wiele. No ale teraz przejdźmy do tego, troszeczkę skąd mam ten program i jak to się stało, że właśnie za jego pomocą będę pokazywał Wam te kwestie. Przy okazji również pokazywał, jak korzystać z takiego programu, jakie on ma możliwości, a powiem, że możliwości ma bardzo duże. Przejdźmy na stronę Solid Experts, czyli to jest firma, dystrybutor oprogramowania właśnie Solidworks na terenie Polski. To właśnie dzięki uprzejmości tej firmy mam możliwość, aby właśnie do takich celów pokazowych i naukowych móc pokazywać możliwości tego programu, móc pokazywać jak się w takich programach projektuje. Na no to trzeba zwracać uwagę. No i teraz z tymi możliwościami, no to muszę powiedzieć, że oczywiście te, tutaj też działa sytuacja, teoria z praktyką. Teoretycznie yy, możliwości tego programu są takie, że zamodelujecie wszystko, na co pozwala wam wasze wyobraźnia i umiejętności, ale jeżeli yy, skorelujemy to z praktyką, to musimy pamiętać o tym, aby projektować tak, aby to, co projektujemy, dało się w jakiś sposób wykonać, czy przez na przykład obróbkę skrawaniem, czyli frezowanie, toczenie, czy na przykład odlewanie, czy na przykład wtrysk tworzywa sztucznego, takie przykładowe właśnie, na przykład czy druk 3D, o jeszcze o, teraz jest coraz bardziej ta technologia również się rozwija, tak właśnie, aby, aby to było oczywiście realne do, do wykonania. No i teraz w takim programie możemy przejść od fazy koncepcji, do finalnego produktu. Co zawdzięczamy takim programom? W głównej mierze takim programom zawdzięczamy to, że zyskujemy czasu i oczywiście ekonomii na tym, że możemy zarządzać naszym projektem praktycznie przez całe jego życie. Tudzież od fazy koncepcji, czyli dopracowywanie wszystkich szczegółów po taki wirtualny montaż. Dane, danego zespołu po to, aby wyłapać e, wszelkie jakieś utrudnienia, na przykład kolizje, e, nieścisłości, żeby sobie sprawdzić wytrzymałość takiego e, elementu i to oczywiście, jeżeli sobie zobaczymy na, na rozwiązanie, jakie ta firma tutaj e, za pomocą właśnie różnych programów e, wspiera obszar inżynierii i programu Projektowania. Mamy właśnie programy do samego modelowania, mamy programy do wizualizacji, mamy obszar, gdzie możemy skupiać się na obszarze elektryki i elektroniki, czyli na przykład sobie zaprojektować płytkę PCB do jakiegoś urządzenia, gdzie możemy nanieść ścieżki, obwody, taką płytkę potem wykonać. Oraz różnego rodzaju gama całych obliczeń, czyli na przykład symulacje, symulacje przepływu i tak Tutaj, jeżeli ktoś by chciał się chwilę zatrzymać i sprawdzić, jaka jest oferta właśnie firmy Solid, Experts, jakimi narzędziami dysponuje i, i co można tutaj, o co można się tutaj zapytać I, i teraz można zobaczyć, że ta firma działa sobie na polskim rynku od 2002 roku, czyli jeżeli dobrze policzymy, mamy 2019 rok, to za rok firma ta będzie no, pełnoletnia, także no 18 będzie niedługo, fajnie i oprócz tego oczywiście oprócz samych, samego programowania oczywiście w, możemy tutaj e, też znaleźć sprzęt, który służy właśnie do projektowania, czy też stacje robocze czy, czy innego rodzaju, czy specjalne myszki, czy też manipulatory albo specjalistyczne monitory które powiedzmy są bardziej e, nakierowane na to, aby lepiej sobie Lepiej sprawdzać się w, w projektowaniu, wyświetlaniu danych. No i teraz, może, sobie na, tym, na tą chwilę zakończymy część pierwszą. No i teraz przejdziemy do samego programu. Uruchommy sobie nasz program SolidWorks. Jak widać, jest to wersja studencka. Czy studencka, taka edukacyjna. Oczywiście ona jest troszeczkę bardziej okrojona niż taka wersja profesjonalna, którą można używać na przykład w firmie, jeżeli ktoś pracuje jako konstruktor czy jak, jako projektant. No i teraz nie mogę się oprzeć, aby nie pokazać wam przykład zamodelowania przykładowej części i tak się składa że czy to właśnie już w trakcie studiów zawsze jako pierwszy element który wykonywałem w nowym programie było to łożysko ale nie jako zespół i nie, nie jako element gotowy tylko właśnie jako element zamodelowany i teraz również się tu na chwilkę zatrzymamy bo ktoś by mógł powiedzieć, po co modelować łożysko skoro można ściągnąć z biblioteki czy też programu, czy z biblioteki z bazy danych z internetu gotowe łożysko jakie tylko chcemy no owszem, można, da się tak i to jest dobre, dobra, dobry sposób rozwiązania to powie ktoś inny po co modelować łożysko w części skoro przecież łożysko jak dobrze wiemy jest to zespół kilku elementów, czyli bieżnia wewnętrzna, która jest osadzona na wale bieżnia zewnętrzna, która jest która jest zamontowana w oprawie, no i w środku jeszcze mamy koszyk z kulkami. No, jeżeli na przykład jeszcze jest jakieś dodatkowe szczeliny zabezpieczenia tego łożyska. Prawda, możemy sobie to budować część po części i robić złożenie. To so dlaczego ja chcę to robić jako część, całe łożysko? A na przykład z takiej przyczyny, że chcemy zaoszczędzić troszeczkę powiedzmy na ilości części, gdy mamy powiedzmy albo słabszy komputer, albo bardzo duże złożenie. I chcemy troszeczkę zejść z ilości tych części, a dobrze wiemy, że w przypadku wielu elementów łożyska, jeżeli projektujemy to albo liczymy w specjalnym module, czy dodatku, czy w innym programie, czy, czy tam jeszcze w inny sposób, jakie jaki musimy skorzystać. I tak naprawdę w samym projektowaniu to takie łożysko nam jest potrzebne tylko po to, aby. Sprawdzić jak ono jest zamontowane, z czym współpracuje, gdzie jest uszczelnione, czy jest dobrze smarowane, czy łatwo można go na przykład wymienić, jeżeli jest taka potrzeba i przewidujemy w naszym rozwiązaniu, czy jest dobry dostęp do niego, czy nie koliduje z innymi elementami naszej maszyny, czy na przykład jak robimy jakiś reduktor i, i czy tam są wszystkie wały dobrze ułożyskowane. I jeszcze inne podejście, na przykład takie, że robimy już dokumentację konstrukcyjną, no żebyśmy na tym rysunku złożeniowym na przykład widzieli, w którym miejscu jest ten, w którym miejscu jest to łożysko i gdzie jest odniesienie w tabeli do modelu, skąd jest przypisane użycie. No i teraz dlaczego akurat tak fajnie się składa? No, akurat łożysko jest takim fajnym elementem, że fajnie się modeluje, jako na pierwszą rzecz. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że sobie narysujemy oś konstrukcyjną, taką nieskończoną, żebyśmy wiedzieli, gdzie będzie oś obrotu, czyli będziemy mieli po formie pionowej to łożysko, w postaci pionowej, w takim kierunku, i będzie to łożysko takie najzwyklejsze, kulkowe. Weźmy na tapetę takie łożysko 6004, bardzo popularne. No i ja tu sobie oczywiście z jakiegoś katalogu przygotowałem jego wymiary. No i teraz zobaczmy, jak w bardzo szybki i prosty sposób możemy w tym programie sobie właśnie do naszych celów zamodelować łożysko. Pierwsze, co musimy zrobić, to tak doprowadzić na szkic, aby wszystkie elementy widoczne na granatowo przybrały kolor czarny. Oznacza nam to, że szkic jest w pełni e, zdefiniowany i nie nastąpi taka sytuacja, że na przykład coś nam się gdzieś rozjedzie o w taki sposób, że złapie sobie z, na przykład za ten narożnik, przećsunę. o i jakieś były wymiary i wszystko się posypało. Także właśnie po to jest zdefiniowanie szkicu, aby takich sytuacji uniknąć. Zrobimy sobie tu jeszcze jedną oś konstrukcyjną, po to aby, a, tylko źle zrobiła po to, aby względem punktu 0, czyli tutaj mamy widzimy lokalny taki układ współrzędnych w naszym modelu, aby względem niego było to nasze łożysko zorientowane, po to, aby nam łatwiej było go na przykład przerobić na inny wymiar. No dobra. No to teraz nadajmy mu wstępne wymiary, czyli średnicę zewnętrzną. I teraz średnica zewnętrzna tego łożyska wynosi 42 mm. Natomiast średnica wewnętrzna wynosi tych milimetrów 20 Natomiast szerokość łożyska, szerokość łożyska wynosi 12 mm. No i teraz sobie e, zwiążmy środek e, na razie tego, tego szkicu z. Z osią, no i mamy wstępnie już tutaj unieruchomiony nasz szkic. Teraz zrobimy sobie podział naszej, naszego tego prostokąta na dwa oddzielne elementy po to, aby uzyskać właśnie bieżnię wewnętrzną i bieżnię zewnętrzną, i teraz również musimy nadać im wymiary. I te wymiary na podstawie właśnie danych wynoszą około, ta średnica zewnętrzna bieżni wewnętrznej wynosi około 27 mm, natomiast średnica wewnętrzna bieżni zewnętrznej wynosi około 34 mm. Oczywiście to nie są takie dokładne dane, tylko powiedzmy przybliżone. No dobra, to teraz jeszcze czego nam brakuje? No brakuje nam e, brakuje nam e, kulki. Teraz tutaj już można było zauważyć, że wspieram się dodatkowo właśnie e, takim manipulatorem, który ułatwia e, projektowanie. Oczywiście taki manipulator można ro, również sobie tutaj przeczytać, co to jest i jak to e, sterowanie, jak to wygląda i coś się z tym je. Także mm, na przykład są wersje bezprzewodowe i takie małe, mobilne. No i przykładowo, właśnie tutaj są różnego rodzaju te manipulato manipulatory, które również bardzo fajnie wspierają projektowanie. Po to, aby po prostu szybciej nie wszystko ruszać myszką, tylko móc sobie łatwiej tym, tym naszym modelem sterować w trakcie jego rysowania. No to idźmy dalej. Teraz musimy sobie narysować miejsce na nasze kulki, czyli po prostu musimy jakby te bieżnie wyfrezować tutaj. I teraz wiemy o tym, że środek tej kulki musi się znaleźć centralnie między osią symetrii tych dwóch tutaj prostych, tych odcinków. Więc narysujmy sobie konstrukcyjną znowu oś po to, aby znaleźć środek między tymi naszymi dwoma Między tymi naszymi dwoma prostymi, bo widzimy, że ona nie wypada w środku, jakby całego tego obszaru, który tu mamy do dyspozycji. No i teraz nanieśmy sobie jeszcze dodatkowo punkt konstrukcyjny, aby nam łatwo to było związać. I teraz utwórzmy sobie tutaj okrąg, który będzie wyznaczał miejsce na nasze kulki. No, ok, mamy. Teraz nadajmy sobie średnicę. Średnica tutaj będzie wynosiła około 7 mm. Ale, żeby było widać te kulki, że one są jakby nie stykają się bezpośrednio z bieżniami, to jest tak specjalnie do, do celów pokazowych. Tylko dajmy sobie tu wymiar jakiś taki większy, nie będzie 7,2 mm. No i teraz to, co niepotrzebne, sobie pousuwajmy. Czyli teraz tak. To nam niepotrzebne. Na razie. Teraz modelujemy właśnie te bieżnie. To nam niepotrzebne. To nam niepotrzebne. To nam to to i to nam jest niepotrzebne no i teraz widzimy że ładnie mamy mimo tych wszystkich e, mimo tych wszystkich operacji i zabiegów, a mi się coś tutaj teraz u, y, uciekło, ale zaraz wrócimy na dobrą drogę, ok, już wszystko jest e, widzimy, że mamy ładnie mimo tych wszystkich zabiegów związane, właściwie należy pilnować tego naszego szkicu, aby wszystko tutaj było zawsze powiązane, aby nie było tak, że jak coś tam nie wymiarujemy, ale gdzieś będzie nie do końca coś dociągnięte i będzie się nam szkic rozjeżdżał. Dobra, no to teraz zróbmy. Teraz przekształcimy nasz szkic już w jakiś element taki obrotowy, czyli wybieramy do tego odpowiednią komendę, zaznaczamy oś symetrii, którą chcemy użyć do obrotu. No i właśnie widzimy, jak będzie wyglądały nasze. Nasze bieżnie. I mamy już powiedzmy wstępnie zamodelowane dwie bieżnie. I teraz muszę Wam powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś takim, jak e, część, e, jako model, część wieloobiektowa. To znaczy, że na jedną część składają się nam dwa różne obiekty. E, zwykle w modelowaniu czegoś takiego się nie używa, ponieważ tak. E, Projektuje się modele i robi się te, te modele, aby na jeden model przypadała jedna część, ponieważ chodzi tu głównie o kwestię wykonania w późniejszym terminie czy rozrysowania tego modelu na arkuszu płaskim. Jeżeli chodzi już o to, że mamy Więcej części, to już wtedy tworzymy złożenia i importujemy kolejne części. Ale właśnie dla celów takich uproszczenia sobie, jakichś złożeń, które nie mają większego wpływu na, na działanie naszego, powiedzmy, tam jakiegoś zespołu, no to sobie właśnie wtedy możemy upraszczać i, i robić jako części wieloobiektowe. No teraz kolejnym obiektem, który musimy tutaj sobie dorobić są kulki. No to wybierzmy sobie jako płaszczyznę, na której utworzymy sobie szkic i sobie zrobimy kulki. Aby sobie teraz ułatwić troszeczkę życie, pierwsze co to musimy sobie przejść na, na widok tej płaszczyzny, aby mieć lepszy dostęp do widoczności tych kulek. Skorzystajmy z widoku przekroju, akceptujemy i teraz widzimy już fajnie miejsce, w którym będziemy sobie tworzyć nasze kulki. I wykorzystajmy sobie szkic po to, abyśmy łatwiej mogli sobie znaleźć środek, z którego będziemy rysować nasze kulki. Więc wybieramy znowu okrąg i teraz tu ładnie nam wyłapuje miejsce, z którego będziemy robić kulkę. Nadajmy jej wymiar oczywiście, żeby ją związać. No i niech tu będzie to 7 mm. Ale żeby teraz z tego szkicu zrobić element trójwymiarowy, no to już musimy tą kulkę przeciąć na pół w tym miejscu trzeba, a tą połówkę resztę odciąć. Widzimy, że mamy już połówkę tej kulki. To teraz wychodzimy ze szkicu, dodajemy również przez obrót. No, tylko troszeczkę mi się to zrobiło. Nie tak, ten musimy sobie ukryć. O i teraz sobie dodamy już ładnie. I mamy w tej chwili kulkę. Jeżeli wyłączymy szkic, to teraz widzimy, że jest pełna, pełna kulka w środku. No i teraz przydałoby się tych kulek trochę więcej. No to skorzystajmy z takiego narzędzia jak szyk kołowy i wybierzmy, to nam podpowiada operacje i ściany, które chcemy sobie obrócić, znaczy wykonać krzyk kołowy. W tym przypadku nie skorzystamy z operacji i ścian, ponieważ właśnie mamy tutaj utworzoną część wieloobiektową, czyli musimy to deaktywować, a musimy właśnie wybrać obiekty. I teraz w, tym, w tej chwili jako obiekt podajemy tą kulkę. To wynika z tego, że ona po prostu nie jest związana z tymi bieżniami. Ona jest, aby teraz lewituje fruła w powietrzu. Dlatego właśnie był tam nadany ten wymiar Fi7 kulki i 72 jako ten obrys tej tych bieżni. No i teraz pokazujemy kieru kierunek, jaki chcemy obrać przy tworzeniu tych kulek. Czyli dajmy sobie na przykład środek, czyli oś symetrii naszego łożyska. Ile tych kulek chcemy? No, podpowiada, że 10 możemy sobie utworzyć, na przykład 8, ale to tak trochę małych będzie. No, to załóżmy, że po prostu dla celów poglądowych niech będzie te 10 kulek. No i co, no i akceptujmy i mamy utworzone kulki. No i jedynie co teraz pozostało, to wykonanie jakichś takich zaokrągleń na bieżniach niedużych. Nie zaznaczyłem tych krawędzi. No to zresztą to również wynika z tej wieloobiektowości. No zatrzymajmy się na razie na tych dwóch krawędziach i dajmy jakiś niewielki promień 0,3 czy tam 0, chyba 4 mm. Jest około takiego zaokrąglenia. I to samo powtórzymy na bieżni zewnętrznej. I będzie również 0,4 mm. No i widać, że już mamy gotowe. Łożysko. Także w taki prosty sposób można sobie właśnie zaprojektować łożysko no i używać go już do, do jakichś celów. Sprawdźmy, że żeśmy mamy wszystkie wymiary dobrze, na przykład można przejść do, do narzędzia oceny, zmierzyć sobie na przykład, widzimy średnica 42 mm, średnica wewnętrzna 20 mm, czyli zgodnie wszystko z założeniami. Sprawdźmy sobie jego szerokość, jedna ściana, druga ściana. Pokazuje odległość 12 mm, także możemy sobie też mierzyć nasze części, sprawdzać jak to działa. No i myślę, że tyle wst celem wstępu. Zobaczyliśmy mniej więcej jak to się modeluje, jak to wygląda. No a w kolejnym odcinku już przejdziemy do naszego, naszej grawitacji i swobodnego spadku. No, i spróbujemy sobie właśnie zamodelować takie stanowisko, powiedzmy, jak wspominałem, że może ktoś w kole miał, z którego będziemy puszczać dwa ciężarki o różnych masach, tak aby sprawdzić czas spadku i, i, i go porównać. I na koniec jeszcze dodam coś na temat, jak będę przedstawiał to modelowanie, jak będę do tego podchodził, ponieważ to również będzie troszeczkę specyficzne podejście i powiem dlaczego. Modelowanie, które będę przedstawiał i podejście do tworzenia tych pomysłów czy tych projektów, można powiedzieć, że chwilami będzie trochę abstrakcyjny. Rzeczywisty, ale abstrakcyjny. Oznacza to, że będziemy tak te części modelować, aby były możliwe do wykonania, nie jakimś dużym nakładem, powiedzmy, ekonomicznym, czy to w sposób nawet konwencjonalny, czy najzwyklejszych maszynach, powiedzmy, tam. Tak, aby nie, nie wykraczać poza na przykład pięciosiowe maszyny wrzecionowe, ale będą to modele raczej trudne. Oznacza to, że nie będę pokazywał raczej, jak modelować najprościej, a będą to modele trudniejsze, dlatego żeby bardziej pokazać, w jaki sposób to uzyskać, czyli jakich narzędzi. Użyć do projektowania, do zamodelowania danego elementu tudzież jakiegoś złożenia, a to jak robić to prosto, to w trakcie tego oglądania każdy będzie widział, że to można zrobić prościej, tamto będzie można zrobić prościej, i właśnie o to chodzi, żebyśmy w trakcie takiego tworzenia dochodzili do tego, żeby też pomyśleć, jak to co robię, uprościć, żeby to było łatwiejsze i prostsze. Także to będą specjalne zabiegi, i czasem nawet jeżeli coś będzie przekombinowane. To będzie to robione właśnie celowo. Także będzie miało to również po to, aby pokazać, no jak sobie tutaj z różnymi takimi rzeczami radzić. No i zobaczmy dalej, jak to będzie szło. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.